Siemanko, bąbelki! Jestem w moim pokoju i zaczynam ten film dzisiaj, ponieważ jutro jest mój pierwszy dzień na uczelni. I nie mogę się doczekać. Pokażę wam, jak wygląda mój pierwszy dzień na uczelni. Nagrywam to dzisiaj, ten początek, żeby jutro rano nie musieć o tym myśleć, bo muszę wstać dość wcześnie. Więc tak, przeżyjecie ze mną ten cudowny dzień na uczelni. Mega się jaram. Faktem, że jestem spóźniona na pierwszy dzień, to nic. Tramwaj mi się spóźnił o 9 minut. Więc jestem 9 minut za późno, więc się spóźnię. Ale nieważne. Run. Wyszłam z uczelni. Więc lecę do Lidla, bo potrzebuję kupić na przykład chleb. Pierwsze zajęcia. Miałam fonetykę praktyczną. Mam tak super wykładowcę, że jestem w ogóle w szoku. Gość jest niesamowity. Ja będę z przyjemnością chodzić na te zajęcia. Więc fajnie, teraz czekam na tramwaj, jedziemy na chatę, bo jestem zmęczona. Serio, jakby wiem, że miałam tylko jedne zajęcia, ale jestem zmęczona. This fantasy is the one that I take, never stops in between. Dobra, więc ja przyszłam, wróciłam. To jest moja ulubiona woda ostatnio, ale będę jechała dzisiaj na Stare Miasto. Myślę, że na jakąś kawkę. Teraz siadam do nauki, bo muszę parę rzeczy sobie przepisać, ogarnąć, zrobić takie notatki, żeby od początku wiedzieć, czego się uczę i żeby nie robić sobie zaległości. Powiem
Strasznie mi się nie chce wychodzić z domu, ale wiem, że muszę. Nie mogę tak tylko siedzieć. Więc idziemy do kawiarni i zobaczymy, bo ja w Krakowie nie znam żadnych kawiarni. Poszukałam sobie w internecie i zrobiłam mały research na jakieś takie fajne, klimatyczne kawiarenki. Będę jechać tramwajem 25 minut. Wysilę się dla Was, żeby Wam pokazać. Myślałam, że będę wkładać większy wysiłek w swoje stylówki, ale jeszcze nie mam na to siły, plus nie mam tu większości moich ubrań, bo po prostu nie byłam w stanie się z nimi zabrać, więc mam moje ulubione spodnie, niebieską bluzę i moją ulubioną kurtkę z Zary. Yeah! Dobra, idziemy. Dojechałam, moi drodzy, teraz zaczynam szukać tej kawiarni, bo absolutnie nie wiem, jak poruszać się po Krakowie, więc będę chodzić po prostu z Google Mapsem i szukać, gdzie to jest, bo tak, bo nie wiem, jak tu chodzić i gdzie co jest. Kawiarni, popracowałam trochę, poplanowałam sobie tydzień i tam jest cudownie. Kawiarnia się nazywa Busz i jest na ulicy Mikołajskiej, chyba tak. Bardzo klimatyczne miejsce, super, w szczególności dla osób, które kochają rośliny. Zaraz lecę do Galerii Krakowskiej, bo potrzebuję tak ze dwie rzeczy jeszcze, ale chciałam powiedzieć trochę o tym, jak się czuję na studiach, bo w sumie dzisiaj pierwszy raz miałam zajęcia. Dzisiaj miałam ćwiczenia, miałam fonetykę praktyczną i lingwistykę stosowaną i było super, naprawdę jestem w szoku, mam super wykładowcę, mam, wydaje mi się, bardzo spoko grupę i w ogóle bardzo dobrze się czuję na studiach, czuję, że studia to jest ten etap edukacji, który jest dla mnie, właśnie nie liceum, tylko studia, bycie studentem, uważam, że jest to po prostu mój vibe i trochę tak sobie romantyzuję to całe moje studenckie życie. Wiadomo, też jest inaczej, przeniosłam się do innego miasta, więc od razu jakby zaczęłam takie dorosłe życie na swoje. Ale tak, bardzo dobrze się czuję na studiach. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że wszyscy wykładowcy będą fajni. No, bardzo fajnie. Się na żaden szalik, muszę przemyśleć tą decyzję, który mi będzie pasował do większej ilości rzeczy i wrócę tu za 2-3 dni i wtedy kupię któryś po prostu. Dzisiaj naprawdę wyciągnęło to ze mnie resztki mojej energii, ale jestem bardzo zadowolona i jak na razie bardzo pozytywnie nastawiona, jak chodzi o te studia i mega się cieszę. Mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej, tylko coraz lepiej. Także tak, ja teraz lecę trochę sobie powtórzyć to, czego się dzisiaj nauczyłam, ogarnąć notatki, pomontować film. I potem będę oglądać Top Model, bo dzisiaj jest nowy odcinek Top Model, także tak. Ale jeszcze sobie chwilkę odpocznę. So yeah, dbajcie o siebie, buziaczki.